Pod adresem cert.pl możemy zweryfikować, czy witryna, do której kieruje nas internetowy link, jest niebezpieczna. Czasem jednak ręka zadziała szybciej niż rozsądek. Co wtedy? Jeśli kliknęliśmy w adres wątpliwej witryny, nie ujawniajmy w formularzach tam dostępnych żadnych danych. Nie wpisuj nazwiska, adresu, numeru karty kredytowej, ani żadnej informacji na niej zawartej. Nie korzystaj też z linku, który macie przekierować z obcej strony do bankowego konta. Jeśli kontaktująca się z Tobą osoba sugeruje lub poleca Ci pobranie jakiegoś pliku, nie rób tego. Sprawdź, czy wskazany plik jest bezpieczny. Możesz to zrobić m.in. na stronie znajdującej się pod adresem wirustotal.com. Jest to serwis, który korzystając z ogromnej ilości programów antywirusowych sprawdzi wskazany plik pod kątem jakichkolwiek zagrożeń. W internecie znajdują się również liczne witryny pozwalające sprawdzić, kto do nas dzwonił. Wystarczy w okienko wyszukiwarki wpisać wyświetlający się na ekranie telefonu numer. To prosta czynność, która pozwoli ustalić, czy wyświetlany numer jest bezpieczny, czy to jest spam. A co jeśli osoba do nas dzwoniąca podaje się za pracownika banku? Żaden pracownik instytucji finansowej nie prosi o dane karty lub Twoje hasła. Szczególną ochroną otocz swoje nazwisko, numer karty i numer CVV. Te trzy informacje pozwolą oszustowi pobrać pieniądze z Twojego konta. Zawsze dobrym pomysłem jest rozłączenie się i samodzielny kontakt z bankiem w celu weryfikacji. Nim podejmiemy decyzję o wykonaniu żądanej operacji, porozmawiajmy z zaufaną osobą. Niech ktoś na chłodno oceni, czy proponowane działanie może być oszustwem. Ale co, jeżeli i to mało? Metod przecież jest więcej niż oszustów. Co jeśli zostaliśmy oszukani? Zgłoś to policji. Bez zwłoki porozmawiaj również z bankiem. Wiele z nich posiada mechanizmy chroniące klientów, a być może nawet odzyskają Twoje pieniądze.